Byliśmy ostatnio z wizytą u sioci Zosi. Oprócz smacznego obiadu pokazała nam, że posiada w domu dwa olbrzymie tomy dzieł, jak to sam jest tytuł, taki dzieł prawie wszystkich Jeremiego Przyboru. Zaimponowała nam ten niesłychanie, w związku z czym my też postanowiliśmy kupić sobie z ciocią Anią takie dwa grube tomiszcza. No i proszę bardzo, okazało się, że można to kupić na Allegro za połowę ceny, którą można by zapłacić w księgarni. I są to książki zupełnie nowe, prosto z księgarni. Jak oni to robią, nie wiem, ale zapłaciliśmy o połowę taniej. I oto, proszę bardzo, są. Tom pierwszy, tom drugi. Liczą sobie one olbrzymią ilość stron. Tom pierwszy ma 1080 stron. Tom drugi jest jeszcze grubszy. 1500. Dla każdego fana twórczości Jeremiego Przybory, znanego z kabaretu chociażby Starszych Panów, divertiment, różnych sztuk teatralnych, jest to prawdziwa uczta. Bo tam są rzeczy, których dotąd nawet nie publikowano w żadnej książce. Zabraliśmy się więc z dużym zapałem do czytania. Dla zachęty potencjalnych czytelników odczytam z dzieł Jeremiego Przybory fragment jednej sztuki pod tytułem Ślepe uczucie magistra Wyprostka. Główny bohater tej sztuki, niejaki magister Wyprostek, żywił ślepe, negatywne i złośliwe uczucie wobec pewnego twórcy literackiego, znanego tutaj jako mistrz, którym faktycznie był Jeremi Przybora. Uczucie magistra Wyprostka, negatywne uczucie wobec mistrza, było niczym nieuzasadnione, tak jak uczucie Helsonki wobec taty. Dlatego myślę, dla niej będzie to szczególnie interesujący fragment. Magister Wyprostek leży tutaj na łożu śmierci i prosi naszego głównego bohatera, którego odwiedził, czyli Jeremiego Przyborę, o wypełnienie jego ostatniego już na tym ziemskim padole życzenia. A jakie to było życzenie? Zaraz się dowiemy. Magistrowa, spójrz, kto do ciebie przyszedł. Panie Zośkiewicz, zechce pan włożyć kwiatki do wazonu? Jak to dobrze, że pan przyszedł, mistrzu. Czuwamy bez przerwy przy mężu z panem Zośkiewiczem, więc skorzystaliśmy z obecności pana i poszli do kina. W końcu i nam się coś od tego życia należy. Zechce go mistrz nakarmić zupką. Mistrz. Oczywiście, bardzo chętnie. Magistrowa. No to proszę. Podaję talerzyk z zupką mistrzowi. Do pana Zośkiewicza, który przez ten czas zajęty był umieszczaniem kwiatów w wazonie. Chodźmy, panie Zośkiewicz, bo spóźnimy się na kronikę. Magistrowa z panem Zośkiewiczem wychodzą. Mistrz zasiada u węzłowia chorego na miejscu zwolnionym przez pana Zośkiewicza z zupką. Mistrz. No, będziemy jeść zupkę. Proszę otworzyć buzię. Magister sznuruje usta. Trzeba jeść zupkę, już wystudzona. Trzeba, żeby wyzdrowieć. Magister. Dmucha w talerz, opryskując zupką twarz mistrza. Mistrz odstawia zupkę i wyciera twarz chusteczką. W tym czasie magister snuje, leżąc na łóżku, snuje wspomnienia. Magister. Pamiętam ten dzień piękny, słoneczny, pełen wesołej, jasnej, wiosennej zieleni.
Pierwszy dzień Tygodnia Kultury i Sztuki. Siedział pan przy stoliku na tle kwitnącego bzu, jak gdyby obsypany jego kwieciem, i rozdawał pan autografy. A ja przystanąłem opodal, wśród tłumu płynącego przez kiermasz, w parku imienia Szerokich Mas, i patrzyłem. Nagle poczułem, jak zbiera to we mnie, jak zaczynam nie cierpieć tego zadowolonego faceta, jego pogodnej fizjonomii, jego eleganckiego garnituru, palców biegle podpisujących podsuwane karteluszki. Odszedłem po chwili, pełen tego nowego dla mnie uczucia, które odtąd zaczęło barwić moją szarą, mą egzystencję kolorami tęczy. Ono sprawiło, ono jedynie, że tak ciężko mi teraz rozstawać się z życiem. Mistrz. Ależ cóż znowu, panie magistrze. Wyzdrowieje pan i znów napisze pan na mnie jakiś anonimowy donosik. Albo zmaluje mi pan coś innego. Zobaczy pan. Magister. Nie. Te niepotrzebne seanse na balkonie z panią Furczy Jaczynowicz mnie wykończyły. Kto wie też, czy to nie ona mnie zaraziła tą paskudną grypą. To niewykluczone. W czasie zażyłości mojej z panią Furczy Jaczynowicz nie wychodziłem z gryp. Magister, czy gotów pan jest wysłuchać mojej ostatniej woli? Mistrz, ależ co też pan, panie magistrze, jakiejś znowu ostatniej? Pytam, tak czy nie? Proszę się tylko nie denerwować, panie magistrze. No więc dobrze, jestem gotów. Niech pan się przybliży. Mistrz pochyla się nad chorym. Chciałbym pana jeszcze, zanim umrę, kopnąć w dupę. Niech mi pan to umożliwi w mojej ostatniej godzinie. Jakżeż ja mam to panu umożliwić? Niech mi pan pomoże wstać. Słaby jestem. Ależ, panie magistrze, ten wysiłek może się okazać dla pana zabójczy. Nic nie może się dla mnie okazać bardziej zabójcze niż rezygnacja z tego wysiłku. Proszę mi pomóc. Mistrz pomaga magistrowi wstać, ale ten nie może się utrzymać na nogach i z powrotem opada na łóżko. Magister wyprostek. Niestety będę musiał kopnąć na siedząco. Proszę mi pomóc usiąść. Bo tak, podeprzeć plecy poduszkami. Dziękuję. Teraz proszę mi włożyć but na lewą nogę. Jestem lewonożny. Buty są w szafie. Ze łzami w oczach mistrz wykonuje wszystkie polecenia. Nie, nie ten wizytowy. Proszę mi włożyć narciarski. Teraz proszę stanąć tyłem do mnie, mistrzu. Bliżej. I wypiąć się trochę. Straszliwym wysiłkiem woli magister przypodnosi się nieco i wymierza kopniaka mistrzowi, ale natychmiast potem z głuchym jękiem pada na znak na łóżko. Mistrz przerażony. Ach ty mój Boże, przecież ostrzegałem. Cichy zakątek na cmentarzu, nad okrytą kwiatami mogiłą magistra wyprostka, szlochająca magistrowa, pan Zuśkiewicz i mistrz. Magistrowa przez łzy. On tak pana pięknie nienawidził. Mistrzu, tak naprawdę bezinteresownie, tak czysto bezinteresownie nie znosił pana. Mistrz, to prawda. Brak mi teraz będzie tej nienawiści świętej pamięci pana magistra. Magistrowa. Nikt już nie będzie pana nie cierpiał tak jak on. On by pana dosłownie w łyżce wody.
Niech już, droga Pani, nie zapamiętuje się tak w tym bólu swoim do Pana Zośkiewicza. Proszę zabrać już z tą Panią Zosię, Panie Zośkiewicz. Pan Zośkiewicz wyprowadza słaniającą się wdowę. Mistrz zostaje sam, pochyla się nad mogiłą. Zrywa kwiatek z jakiegoś wieńca i wpina sobie w butonierkę. I jego twarz wykrzywia bolesny grymas smutku. Niech Helsonka sobie zapamięta, że żywienie ślepych uczuć, zwłaszcza negatywnych, nie zdobi człowieka.